Mam dwa słowa dla widza. Podrogaliśmy do Marcińskich. Gościu, ale się rozrośliście. Co mówisz? Ale się firma rozrosła z rogalami marcińskimi, święto. Dawaj, dawaj! Cześć Zarebski, jesteśmy w miejscowości Hydropark. To taka malucha wyspa w Kijowie, stolica Ukrainy. No i tak to wygląda. A no zrób wokół. Prawdziwe żelazo wokół. Świeże powietrze. Wokół rzeka. Wszystko mamy tutaj. I serdecznie zapraszamy. Zobaczymy go już. Buchacza. Właśnie on pali coś w tym aucie. Zapach aż tutaj czuć. Dobra. Placyk kolejny. Lulek panoramka. Jakiś taki chudy faktycznie. Co my tu potrzebujemy z tych aut? Dla Wicki byle nie biała, Wicka mówi, kuźwa byle nie biała, panie Zaremski, dzisiaj piąta biała. Wiecie jak to jest z tymi autami, jak nie urok to ta, to coś innego. Fajna, biała nie biała, taka to zakała. Ten jest dla widzu, benzynka. Jazz! Nasi już mają jazza, taksówkarz z Warszawy nie odpuszcza. Dwa jazzy! Dwa jazzy! Mikrofalówka gratis, jak się okazuje. Mikrofalówka gratis, tutaj, nie. Tutaj komputer pokładowy jest. Ciężki? Ciężki, pełne. Ja? Już dojdę wyściskać. Ile cenią tego granata? 800 w automacie. W automacie. Nie uciechany, jak to mawiają. Tyle mogę, we filmach. Mogę pożyczyć we filmach. Bo jak to jest auto fajne, to a taka gruba zimówka. Tarcza nówka, ledwo co ukluskana. Klocek nowy, tarcza nowa. Jak tam z tyłu? Bęben jest? A, tarczka. Też klocek nowy, też run to zero, zobacz. A tamta... Ale o co chodzi w ogóle sprzedawcy? Czy to nie jest jakieś... Bo to jest biuro. Czy to nie jest... Bagażówka, na bagażówki nie ma w ogóle akcyzy, także... Jest kolejny plus. A ładny kolor, kurde. Poluwencji. Polocross. Lato w bagażniku. Nie, coś nie Danuta, tylko normalne lato. Polocross, fajny kolor. Stówkę jeszcze ubiłem. Ma 7 plus. Może jeszcze możemy skoro teraz, ale nie Dobra, idę dalej w poszukiwaniu. Jestem James Bond. Czytam Tony Halik jeden, cholera. Wyjdę tędy, zejdę tamtędy, jakoś to będzie. Wbijam tu, bo są jakieś I30. Ktoś tam pytał się o I30. Czy ja już to byłem dzisiaj? Nie. Taka ładna, prosta, elegancka ta Mazda. Zafirka stop. Zafirka z przecierką. A lampa poliftowa już tam lecę, czekajcie, tylko ogarnę się z tej strony. Splash, Qashqai. Tematów tysiąc. Coś tu się w ogóle dzieje. Tu wąsko jest. Patrzyliśmy kawałek dalej. Zafirka też goła taka jakaś skubana. Zapiegi. Na to woda. Kto dzwoni? Zaraz tam oddzwonimy.
Benzynka, już badamy temat. Czekajcie, tylko sobie tu ogarnę. Goła jak pieron, no. Widzu mówi, strasznie mi jest przyjemnie, że pana słyszę osobiście. To jest piernik, widzu kolejny zadowolony, że słyszał mój elegancki, anielski, można powiedzieć, głos. Co za pokraka. Czy to jest na jakiejś wypasie? No fajnie, fajnie. Kolejne autko zjeżdża do kraju. Kolejna Zafira. Tato już ma telewizor duży, kierownica w skórze. Półskórka niezwykła. Nie, półskórka, już tam idę. Ma tu jakiś... O, halogen jest, jakiś coś się dzieje. Coś się dzieje. Kółko jakieś jest. Obrotomierz 8000. O! Już tam idziemy z powrotem, czekajcie. Zapytamy, co tu się dzieje, jaki to rocznik. Może dojrzę moim sokolim okiem. Szóstka, kuźwa, czuwaj, to za stary. Widzę, nie chcę szóstego. Piękny jest ten, co? Piękny. X5, srądki. To Franc tu robi porządki. Takie właśnie wierszyk na szybko skleciłem. Franca Maurera wszyscy znają. Dzisiaj jesteśmy z taksówkarzem, który wozi aktorów w Warszawie. Ostatnio woził miglanców na premierę psów. Na premierę psów. Oż ty cholera. I różne znamy historie w związku z tym. Pan Marcin bardzo sympatyczny facet. Reszta ekipy też jest bardzo nawet elegancka, muszę powiedzieć. Mam tu Witka. Witek jest kolegiem Witolda. Na ładnym kole. Witek jest ilu osobowy? 5. Czyli 2 plus... Proszę ja was. Ujo, że to mi się wypierdzieli. Witek. Jest na plac namiar jak coś. Ostatnio się urodziło. Ostatnio nawet nieźle. Limuzynka dawno nie widziana. A, wypaśnik. TV, skórka w prądzie. No bajerki. DSG. Tu jaki motor, bo widzu pytał. Jeden, drugi, trzeci. Diesel, szukamy wciąż 1.6 MPI. Benzyna, diesel. Automat, widzu nie chce, odpada wręcz diesel. Benzyny jak zwykle. Benzyna Kajne. Ktoś pytał o to cudo. Może jaki Ocean to jest. A tu w cieniu jesteśmy, to takie wszystko ucienione. Ładnie. Nazwę to po swojemu. Ładnie. To jest Renówka. XC. Nie znam ceny, natomiast mam namiar. Nie mogę pytać o każde auto, ile kosztuje, bo bym zwariował. 1.6 benzynka. O! Może być dobry temat. 1.6 benzynka. Teraz to podsunę temat M jak miłościowi. Zobaczymy, co na to. Panda! Żadne z tych aut nam niepotrzebne jest. Wracam drugą stroną. Szukam dla widzu czołgu takiego, tylko widzu chcę po 12 roku. Po lifta. A tu mamy rok. Właśnie. Święty Karolu, jak to elegancko. Widzu chce 3.0 TDI. Zapytamy, co to jest za rakieta w ogóle. To jest rok 9, kosztuje 7500. Rok 9, 7500, jak coś dla widzu info. 3-litrowy diesel. Co tu jest grzane? Gdzie to jest, co to jest? Panie, wypasów, grzań, bajerów, cycków, różnych choczków i murzyn, który wiadomo co tam robi, skurczybyk się wmanewrował. Astra 10 rok, 1.4 turbo, kosztuje 7500, jak to wszystko sobie tu cenią. Niestety droga. Nie jakoś z bajerem, z ostrości mi uciekły, ale w automacie temu może to kosztuje. Przedtem nabyłem widzowi czarnego. Tu jest granatowy i kosztuje 1600 euro drożej niż tamten. Także widzu ma jakieś porównanie.
Co tu jest? A tu jest manualna. Ekran podrapany. Fotele też w prądzie, też z pamięciami. Czy ręczne? Ale kosztuje 1000. No kupa kosztuje kasy drożej jednak. To coś. Wiecie, o co chodzi. To są temat dla widza, który... O, może pinifarina. Może 3 litrowa benzynka. To bym sobie u szwagra pod domem postawił, ale... Nie lubię ulepków. Nienawidzę dziadostwa na klasycznych samochodach. Nienawidzę dziadostwa i kropka. Pinifarina mi się w głowie przewrócił. I to ja wiem. Ara w czwórka, to ta rozwalona. Widzę, mi kiedyś zlecił szukanie, pamiętacie, benzynki? No mam dla widza benzynkę, tylko widzę, już nabył. Pozdrawiam pana uprzejmie. Tylko tutaj niestety był tak zwany niefart. Niefart to zrobić. Mam na plac oczywiście namiar, bo jestem taki namiarowy chłopiec. A ta błogona, ta łysa. To tu w tym Fiacie Dodge'u niby. Czy to Fiat, czy to Dodge, panie, jeden pieron. Szukam już dla widzu C-Maxa. Jeżeli auto nie ma z tyłu parkowników, to już jest totalnie gołe. No właśnie. Jeszcze kierownica w plastiku. Gdzie to jest? Ciach. A coś tu blokuje. Totalnie gołe, to nie chcemy. Może i... To jest 14 rok w benzynie litrowej. Kosztuje... Benzyna. 6200 euro kosztuje. Może i goły, ale ktoś szuka fajnej benzyny w dobrym roku. Z przebiegiem 150 tysięcy. Oczywiście kilogramów. Z klimatyzacją. To stoi. O, granatowa, może akurat. Jakiś napis, coś się dzieje. A, kuźwa, w dieslu znowu. Widzę, niestety. Pełen atak, ale diesel. Dziurka z peta wypalona. Dla mnie słabo. Zatem diesla nie szukamy. Cześć. Roomstera komuś? Jestem, nic się nie dzieje. Ta czwórka to jest co w ogóle? Ta czwóreczka, co? Nikt jej tu nie chce, bo w kącie stoi. Ładna. Troszkę może przypruszona. Rudym Romanem. O! Pewna droga jak skórko. Kozjat. Bebechy z tego samochodu w środku. A to nie idę pytać. Jak bebechy w wnętrzności, jak leżą z pacjenta w środku, to po co mi nie żyje pacjent? Czekajcie, znowu widzu jakiś dzwoni na parza. Widzu! O Jezu, jak mi powiększyło, jak wiecie komu. Mamy znowu zafirkę. W benzynie niestety silnik 1.6. Kierowniczka w plastiku. Nie ma dramatu, ale motor za słaby, widzę, chcę mocniejszy. To jest szóstka lekko cypaną. I robot po sąsiedzku. Takie piękne jest tutaj. Piękne. Taki ma napis. W środku też ma te napisy. Bardzo ładne napisy. Toyota taka. Na placu, zdaje się, mam namiar. Turoń nowy. RC Granat. Mam widzę, który kocha, żebym mu R-ki testował. To już się nie powtórzy. VRS-a, o. Też zaciepne okiem do środka. Nieźle. Jan, i to Jan ma z tym chłopakiem, którego się śmiał przed chwilą. Dwójeczka, walka numer dwa. Jaś, on jest silny. Czujny bądź. Spokojnie. To było do wygrania, nie wiem, co ty narobiłeś. Ale ty jesteś oczywiście lepszy. Zero w ogóle rzutów. Najlepszy. Babkę Małgosię powalisz. Tak było. Duże emocje. Na kozaka. Nie daj się. Nie daj mu się! Wyżej łap! Dobrze!
Szerp go! Trzymaj, trzymaj! Trzymaj! Dokręć, dokręć! Kręć, jest, trzymaj! Kręć, kręć! Ręka, ręka, trzymaj, głowa nisko! Mocno! Trzymanko! Nie ma tu rodziców? Robą krzywdę! Trzymaj, trzymaj! 5 sekund! Dawaj, dawaj, dawaj! Trzymaj! Zdolne dziecko! Jest! Jeszcze raz! Trener się ekscytował również. Brawo, siostra Jana! The winner jest, wiadomo, Zakrzewski, przepraszam, Zarymski. Spokojnie! Już koniec, Marta, już po walce. Marta nie zrozumiała zasad gry. I mówi, no, co tu się dzieje? Trzymał 20 sekund. Zasady są proste, jak w szachach. Tylko trzeba je znać. Siostra zmartwiła, że nie ma walki dalszej. To jest charakter, jak matka.